Witam was serdecznie. Tutaj mamy grę Another World, czyli Inny Świat. Jest to gra tak stara jak świat. No może nie tak stara, ale została wydana w 1991 roku i pierwotnie ukazała ona się na komputery Amigę. Dopiero później została przeniesiona też na inne platformy. I tutaj w tej grze wcielamy się w młodego naukowca, który wskutek nieudanego eksperymentu zostaje przeniesiony do alternatywnej rzeczywistości lub takiego futurystycznego innego świata. I tu są takie fajne elementy, aż naprawdę można by było powiedzieć, że wyciągnięte z Dark Soul, a może na odwrót. Po każdym nieudanej próbie po prostu giniemy. Czy nas coś zaatakuje, nam nie wyjdzie, jeden strzał i giniemy. Jedno zadraśnięcie i giniemy. Także może taka być frustracja podczas tej gry, ale wcale tak nie jest. Ja osobiście grałem w grę na Amidze, jak ukazała się jeszcze chyba bodajże na dwóch dyskietkach ona była. Jeżeli pamiętacie, to były dyskietki 1.44 HD. Dla mnie na tamte czasy to gra była może trochę za ciężka i w sumie nie przeszłem i ucieszyłem się jak tylko mogłem, jak się dowiedziałem, że gra zostanie wydana też na platformie PlayStation, które teraz możecie na PlayStation 3 na Vicie i na PlayStation 4 sobie w to zagrać. Także naprawdę warto w to zagrać, jest to bardzo klimatyczna, fajna gra. Zresztą jak sam twórca powiedział, bo to jest gra jest twórcy francuskiego autora, Erika Hachiego. Akurat to przeczytałem, to nie jest tak jak to się wypowiada. I sam mówi, że chciał przełamać się i wydać coś innego. Na tamte czasy to prawie wszystkie gry pokazywały jakiś scoring, czyli jakieś liczby wrogu, ile zebrałeś i takie tam rzeczy. Tu nie mamy takich rzeczy, tu po prostu przechodzimy fabułę. No i oczywiście giniemy. Ale fabuła jest gwarda gry. Aczkolwiek samą grę można przejść w 2,5 godziny, co ja zrobiłem. I tutaj jak właśnie widzicie tą wstawkę filmową, to jest właśnie ten moment, gdzie nasz bohater został przeniesiony właśnie do tego alternatywnego świata wskutek właśnie tego nieudanego eksperymentu. To jest, tutaj będziemy musieli, tak powiedzmy, będziemy musieli się skupiać na precyzji samej, bo będziemy mieli właśnie takie rzeczy, które będziemy musieli po prostu dobrze zrobić. Jak tutaj widzicie, prosty błąd, licz, czyli pijawka nas zadrapała i giniemy i musimy grać od początku. I teraz ja wam pokażę w sumie wszystkie trofea, które będziecie mogli zdobyć w tej grze, a jest ich 13. To jest już z końcówką tego właśnie momentu, jak wydostaliśmy się z basenu. I przeszliśmy ten taki właśnie etap z tymi takimi dziwnymi zwierzątkami. I tu już będzie, tu będziemy już mogli zdobyć nasze pierwsze trofea. Nie jedno, ale parę już właśnie z samym początkiem gry. Tu jak widzicie właśnie jest nasz, jeden z naszych obcych. I tutaj nam wpada pierwszy pucharek, który to jest właśnie pucharek ze złego na jeszcze gorsze. Czyli ten From Bad to Worst. Niestety polskie gra nie ma polskich tłumaczonych trofików. Także musimy się posługiwać angielskimi. I tutaj po tym jak właśnie rozbujamy tą klatkę, i tu zaraz właśnie spadliśmy tego gościa, tu możemy podnieść jeszcze broń. Po tym jak podniesiecie tą broń, to chwilę będziemy tutaj musieli pokombinować. W międzyczasie możemy zdobyć jeszcze tutaj bodajże chyba dwa inne trofea. Pierwszy z nich będzie ochrona przeciwko laserom, to będziemy musieli wytworzyć taką barierę, to zaraz zobaczycie na filmiku, a drugi będzie zniszczyć jakby takie wszystko na naszej drodze. Czyli tutaj mamy już pierwszy nam wpadł właśnie za zrobienie takiej ochrony, takiej tarczy właśnie przed laserami. I teraz wam pokażę ten właśnie taki mega shot.
I tu jeszcze w międzyczasie widzimy UFO, że przyleciało. To właśnie dlatego musieliśmy tutaj poczekać właśnie, żeby zdobyć to UFO. Znaczy nie zdobyć, tylko żeby to wpadło. I tutaj w dalszej części będziemy już na windzie i tu wjedziemy na samą grułę, gdzie jest taka kopuła i podchodzimy do prawej strony do tego okna. I tu dostaniemy kolejny pucharek, który się nazywa Explorer. I jak tylko właśnie ta animacja się skończy, to wpadnie na pucharek. Kolejnym pucharkiem, który wam zaraz pokażę. Ja tu jeszcze kawałek windą zjechałem. Chciałem właśnie nagrać te momenty, gdzie zawsze ginąłem i pokazywał się ten obrazek. I tutaj jest moment, kiedy będziemy musieli się turlać właśnie w takich kanałach. I tutaj spadniemy w dół, właśnie wejdziemy do tej komory, która naładuje nam pełną broń i też nam właśnie wpadnie tutaj pucharek jeden. Tu mamy kolejny już, gdzie będziemy musieli uciekać właśnie przed wodą. To jest związane z fabułą, także on wam na pewno wpadnie. Tym się nie musicie za bardzo przejmować. Po tym właśnie jak uciekniemy, to pucharek nam wpadnie. Teraz kolejnym właśnie będziemy mieli tutaj już, to jest chyba City 2 etap. I tu po prostu dobiegamy do tej krawędzi i spadamy w dół. To się nazywa Free Fall. I mamy już kolejny pucharek. Następnym będzie tutaj, jak wjedziemy właśnie na arenę, takim niby dziwnym pojazdem, to tam się w górnym lewym rogu pokaże taka klawiatura, gdzie będziemy się naciskać guziki. I po właśnie takiej kombinacji zostaniemy z tego pojazdu wystrzeleni w takich kapsułach. I tutaj po tym, tak wiem, dziewczyny tu siedzą. Właśnie tutaj dostaniemy pucharek Gladiator. I to będzie kolejne. Wtedy właśnie wybiegniemy właśnie z tamtego pomieszczenia i zabijemy tutaj, będą w parach przybiegać do nas obcy. To będzie na początku dwóch i powinno przybiegać dwóch. I potem jak ich zabijemy, dostaniemy kucharek Invincible, czyli tak, parę się nie w ogóle, to The Last Battle. I po tym już będziemy mieli pucharek. Jeszcze jeden tutaj za zginięcie 50 razy w grze. O właśnie. I tutaj nas cofnie do tego momentu, gdzie byliśmy tam, wylądowaliśmy tym takim escape pod niby, to jak się nazywa. I już będziemy mieli ostatni pucharek. I to będzie pucharek po prostu za ukończenie. Znaczy nie ostatni, to jest jeszcze przedostatni pucharek, jeszcze jeden na końcu jest, który wam powiem i to jest pucharek już po tym jak właśnie zrobimy ten ostatni element w grze. Tu będzie taka właśnie bijatyka i będziemy musieli się podczołgać do tego, do tych wajch takich, do tych dźwigni i zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. No i tam się będą jeszcze tłuc, my będziemy mieli czas, żeby tam właśnie podejść sobie spokojnie. I potem właśnie jak my tam podejdziemy, to za chwilę ten zły obcy go zrzuci, tego naszego przyjaciela. Jak to zaraz zobaczycie, o. I teraz będzie ten nasz wszedł, tutaj musicie wajchę pociągnąć, żeby tego zabić. I jeszcze raz jedną wajchę pociągnąć, żeby się teleporter właśnie uruchomił. I będziemy musieli właśnie cofać w stronę tego teleportera. Najlepiej grać na D-padzie, czyli na tych strzałkach. Lewo, prawo, góra, dół jest o 100 razy lepsze. I to potem właśnie jak zostaniemy przeteleportowani właśnie na sam dach, gdzie jest właśnie ten taki niby pterodaktyl. Tutaj będziemy się musieli jeszcze czołgać w prawo kawałeczek, aż nasz przyjaciel się też tutaj teleportuje. I potem jak się teleportuje ten nasz kolega, może tak powiem, albo obcy znajomy, po prostu nas weźmie na ręce i odlecimy stąd. I to już fabularny pucharek to jest, także na pewno wpadnie, bo to jest w sumie koniec gry. Także sorry za spoilery, ale przynajmniej będziecie. Zresztą teraz już możecie wszędzie obejrzeć te filmiki, także to już nie będę mówił, że to jest spoiler. I to jest właśnie złoty pucharek tutaj dostaniecie.
I teraz ostatnim pucharkiem jest, to jest taki zgliczowany pucharek. Tam właśnie wybierzecie tą scenerię, którą wam pokazałem. I tu będziemy biegać. I to jest pucharek cowboy. Tu musimy wykonać taką sekwencję. Chodzi o to, żeby ją wykonać za pierwszym razem. Jeżeli będziemy normalnie grać i nie wykonamy, to pucharek nam nie wpadnie. Także kopiemy go X-em, biegamy do pistoletu, wciskamy dwa razy X i on tego gościa zabija i pucharek nam wpada. Także jak sami widzicie, nie jest to żadna trudna gra, ani nic takiego. W sumie mogę powiedzieć, że jest przyjemna i jestem w sumie zadowolony, że w końcu mogłem ją po tylu latach ukończyć, gdzie nie miałem tyle siły, żeby ją ukończyć na Amidze. I tutaj krótko z przeglądem, to trudność zdobycia 100% to jest mniej więcej 2. Bo tam, jak mówiłem, za każdym razem, jak wam coś nie wyjdzie, to po prostu jest jeden strzał i gniecie. Także 2 na 10, czyli naprawdę jest łatwa, można powiedzieć. O pucharków mamy w grze 13, mamy 9 brązowych, 3 srebrne i 1 złoty. No, że to jest stara gra, to już tu nie będę nic mówił, że nie ma online pucharków, to już by było głupie. W każdym razie czas do 100% to jest gdzieś w granicach 3 godzin, zależy jak szybko załapiecie, o co, jak mechanika gry działa. Minimum ile razy będziecie musieli przejść grę, to jest 1. Pamiętajcie, że jak wam coś nie wpadnie, jakiś pominiecie, możecie sobie wybrać rozdział i po prostu sobie to wbić. Także można w sumie powiedzieć, że nie ma żadnych pucharków, które byście mogli pominąć. Nie ma zgliczów. A, sorry, jest właśnie ten cowboy, to jest ten zgliczowany pucharek. Tak, miałem właśnie ostatni filmik z tym pucharkiem, co widzieliście. Pamiętajcie, że jak będziecie grać i wam to nie wyjdzie za pierwszym razem, to poczekajcie, skończcie grę sobie, odegrajcie sobie właśnie ten poziom, co tam widzieliście i możecie to wtedy spróbować zrobić. Pamiętajcie, jak on was złapie, to musicie wcisnąć X, żeby on go kopnął. Wtedy on spadnie na ziemię, biegacie do pistoletu, jak już będziecie koło pistoletu, wciskacie X i X i wtedy on właśnie robi taki przeskok, bierze pistolet i zabija właśnie tego złego, obcego. Możecie wszystko zrobić na normalnym poziomie trudności, nie musicie grać na hardzie, także nie ma to żadnego wpływu. Mam nadzieję, że filmik zachęci was do zagrania w tą świetną grę, która ukazała się chyba na prawie na każdej jednej platformie. No ja już się z wami będę żegnał. A jak się wam filmik podobał, to lajkujcie, pamiętajcie. A jak jeszcze nie macie subskrypcji, subskrybujcie, za co będę bardzo wdzięczny. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia.